Witam serdecznie widzów telewizji Małopolskie TV w kolejnym odcinku Rozmowa przy kawie. Tradycyjnie odbywają się te nasze rozmowy w ciasteczkach z Krakowa przy ulicy Świętego Tomasza. Serdecznie zapraszamy naszych widzów, a moim i Państwa gościem jest Adrian Pucek, przedstawiciel i szef firmy Projekt Info, firmy, która przybliża nam wszelkie informacje naszym widzom o technologiach, internecie, komputerach i wszystko to, co się wiąże z cyberprzestrzenią. Można tak ładnie powiedzieć? Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Może tak? Tak, oczywiście, że tak. Panie Adrianie, pierwsze pytanie. Bezpieczeństwo w sieci już przerabialiśmy, ale bezpieczeństwo jest bardzo potrzebne zawsze. W sieci tym bardziej. I włamania do Adobe. Co to jest w ogóle Adobe? Może teraz kilka słów o firmie Adobe. Tak, firma Adobe jest to dosyć duża firma. Większość osób będzie tą firmę kojarzyć z ich sztandarowego produktu, jakim jest Adobe Reader do odczytu PDF-ów. Natomiast są też inne produkty, takie jak na przykład Photoshop czy Flash do stron internetowych. Także w środowisku firma jest dosyć mocno znana. Co zostało wykradzione? Bo skoro mówimy o bezpieczeństwie, czyli gdzieś ktoś coś wykradł. Tak. Kilka tygodni temu miał miejsce incydent polegający na tym, że zostały wykradzione adresy e-mail z loginami i z hasłami użytkowników korzystających z serwisu Adobe. Wszystkich maili wykradzionych zostało 150 milionów, także jest to bardzo, bardzo duża ilość. Plik gdzieniegdzie na sieci jeszcze można znaleźć. Jakie są konsekwencje wejście w posiadanie takich 150 milionów adresów? Rozumiem, że jest to niesamowita cyberbiblioteka danych. Tak, jest to prawda. No, 150 milionów ludzi to tak naprawdę 4 Polski, można sobie tak porównać, więc ilość osób jest naprawdę duża. Moim zdaniem pierwszym krokiem, jaki został wykonany przez osoby, które włamały się do serwisu, była sprzedaż tych adresów mailowych do serwisów zajmujących się wysyłaniem spamu, czyli po prostu niechcianej poczty. Natomiast jest drugie niebezpieczeństwo, które jest jakby przy okazji wykradzenia tych danych. Ten plik był w zasadzie tak skonstruowany, że zawierał nazwę użytkownika, jego e-mail oraz hasło. Hasło było zaszyfrowane, natomiast można było znaleźć w sieci dosyć sporo odszyfrowanych już haseł. Konsekwencja tego jest taka, że jeżeli ktoś posiada kilka kont pocztowych, to bardzo często używa tego samego hasła. A wyszukanie użytkownika w danym serwisie pocztowym nie jest jakimś szczególnym problemem. W związku z czym, że jeżeli mielibyśmy już jego adres e-mail lub kilka adresów e-mail i to rozszyfrowane hasło, moglibyśmy tak naprawdę podglądać sobie pocztę tego konkretnego użytkownika. Aha, czyli rozumiem, ktoś tam ma dostęp do mojego konta i dokładnie sobie czyta pełną korespondencję. Tak, dokładnie tak. Wie pan, tutaj kwestia samego, powiedzmy samej poczty to jest mniejszy problem. Może być tak, że ktoś ma taką nazwę użytkownika na przykład dla banku lub dla powiedzmy jakiejś ważniejszej strony niż tylko poczta i wtedy może faktycznie zrobić się kłopot. No właśnie, jaki to może być kłopot, kiedy ja mam 5 kont poczty, jeszcze dostęp do banku i wszędzie dla dobrego zapamiętania mam to samo hasło, na przykład Małopolskie TV. Tak, tak. Tu pogwałcił pan tak naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie wydaje mi się, żeby do 5 mieszkań używał pan tego samego klucza. Z całą pewnością tak nie jest i nikt tak nie robi. I tutaj w internecie powinniśmy się zachowywać dokładnie w ten sam sposób. Jeden serwis, jeden login, jedno hasło. Hasło powinny być zawsze oddzielne, nie powinny się powtarzać. Oczywiście nie twierdzę, że nie jest tak, że ludzie sobie chcą uprościć, tak jak pan redaktor przed sekundką powiedział, i wykorzystują to samo hasło wszędzie. Oczywiście jest tak i nic na to się nie da poradzić, natomiast powinniśmy starać się tego unikać. Czy mamy się czego bać w takim razie, skoro no jesteśmy jednak na tym jednym haśle, to sobie wszystko jakoś tak upraszczamy w życiu, bo już jest technologia wszędobylska, wszechobecna, to w takim razie jakie są bezpieczne rozwiązania tego typu? Moim zdaniem dobrze jest skorzystać z rozwiązań online'owych pozwalających za pomocą głównego hasła, tak zwanego master key lub master password, uzyskać dostęp do wszystkich innych haseł, jakie posiadamy. Na przykład jest taka strona,
może przytoczę jej adres, z lastpass.com i ta strona zezwala na stworzenie bezpiecznego, online'owego skarbca, w którym będziemy przechowywali nasze hasła. W związku z tym wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło. Dobrze, gdyby ono było skomplikowane, czyli powiedzmy te 9 znaków zawierało duże, małe litery oraz cyfry, ewentualnie jakiś znak specjalny. I logując się tym hasłem, dostajemy dostęp do wszystkich naszych pozostałych innych haseł. Co więcej, bardzo często firmy oferujące takie rozwiązania dodają do swojej puli produktów również bezpłatne wtyczki do przeglądarek. W związku z tym, jeżeli pan ma zainstalowaną na swoim komputerze przeglądarkę internetową i ta przeglądarka jest odpowiednio skonfigurowana z programem typu LastPass na przykład, to wszystkie formularze, wszystkie loginy, hasła będą za pana się wypełniały automatycznie. Wyczerpaliśmy temat bezpieczeństwa i włamań? Z całą pewnością nie, dlatego że z dnia na dzień tak naprawdę coś nowego się pojawia i każdy, kto to śledzi, z całą pewnością zauważy, że już w ciągu kilku dni od emisji tego programu będą jakieś nowe, czy to powiedzmy zagrożenia, czy bezpośrednio już włamania do jakichś serwisów. Natomiast my powinniśmy się, tak jak już wcześniej wspomniałem, bronić przede wszystkim różnorodnością oraz stopniem skomplikowania haseł. A z czego wynikają właśnie te zagrożenia? Kto nam tak naprawdę chce zagrażać? Tutaj bardzo często są to ludzie młodzi, którzy tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, co robią tak do końca i na zasadzie sprawdzenia się, czy po prostu udowodnienia komuś, czy sobie, że ja potrafię dokonać tutaj powiedzmy jakiegoś włamania, czy ja potrafię dokonać kradzieży haseł. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie udowadniania sobie, czy stawiania sobie jakichś wyzwań, chociaż niekoniecznie dobrych w tym przypadku. No to my w takim razie stawiajmy sobie, drodzy Państwo, wyzwania, aby się zabezpieczyć, nie powtarzać tego samego hasła i abyśmy na tyle, na ile mogli, starali się być bezpieczni. Panie Adrianie, okres końcówki roku, to jakieś podsumowanie. Jaki był ten rok 2013 w tej cyberprzestrzeni? Rok 2013 w cyberprzestrzeni był nie mniej fascynujący niż 2012. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym roku pojawia się tyle samo nowych zagrożeń, jak i nowych fajnych rozwiązań, o których na pewno będziemy mówić w kolejnych odcinkach Rozmowy przy kawie. Zapraszam Państwa. Czyli w takim razie rok 2014 winien być na pewno bezpieczniejszy dla nas, dla naszych widzów. Mam nadzieję, że tak będzie. Panie Adrianie, jesteśmy w uroczym miejscu, najsłodszym miejscu w Krakowie. Ktoś kiedyś powiedział, że ciasteczka z Krakowa to taki ambasador słodkości Krakowa. To w takim razie dla pana z okazji zbliżających się świąt Nowego Roku aniołek, jest aniołek ręcznie wykonany. I cały zestaw świątecznych pierników, bez których żadne święta nie mają sensu. Także zdrowych, spokojnych świąt, słodki upominek od ciasteczek z Krakowa i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Nawzajem do zobaczenia w przyszłym roku.